Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny. Witam Cię w drugiej części odcinka na temat tego, jak połączyć piłkę nożną z rodziną. I w dzisiejszej części drugiej tego odcinka pomogę Ci, jak poradzić sobie z presją, która często jest nakładana ze strony właśnie rodziców. Więc jeśli jesteś ciekawy, jak sobie z tym poradzić, serdecznie Cię proszę, kontynuuj oglądanie do samego końca. Jesteś gotowy? Lecimy! Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny, a to jest Mentalna Liga Mistrzów, w której poprzez trening mentalny pokazuję, jak w prosty sposób ogarnąć swoją głowę na boisku i poza nim. Jeśli nie oglądałeś jeszcze pierwszej części odcinka Piłka Nożna versus Rodzina, czyli jak pogodzić rodzinę z piłką, serdecznie Cię proszę, obejrzyj ten odcinek gdzieś tu albo tu będzie. Także obowiązkowo Cię proszę, obejrzyj go, bo niezwykle Ci się przyda. We wcześniejszym odcinku rozmawialiśmy na temat tego, co zrobić, żeby rodzice bardziej w nas uwierzyli, żeby było to większe wsparcie i przede wszystkim zrozumienie ze strony rodziców. Natomiast dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym, co w sytuacji, gdy rodzicom zależy za bardzo i czujemy, że nakładają rodzice na nas zbyt dużą presję, przez co blokujemy się na boisku, blokujemy się w życiu i podczas treningów. A więc pierwsza podstawowa kwestia, rodzice też potrzebują edukacji i treningu mentalnego. To jest niezwykle ważna kwestia, ale często jest coś takiego, że mieliśmy ten pierwszy typ rodziców, którzy, a dobra, niech sobie tam gra, bo nie rozumiem tego. Drugi typ to jest to, że rodzicom czasem za bardzo zależy na tym właśnie, żeby dziecko odniosło sukces. I to jest najważniejsza teraz kwestia, na której chcę, żebyś się skupił. Nie może być takiej sytuacji, że rodzicowi zależy bardziej niż zawodnikowi na osiągnięciu sukcesu. Gdy rodzic wspiera, gdy jest zrozumienie, gdy rodzicowi tak samo zależy, to jest bomba, to jest genialnie. Natomiast gdy zależy mu za bardzo, no to jest najprostsza droga do spalenia kariery piłkarskiej i tak samo wypalenia zawodnika. I teraz to, co chcę Ci przede wszystkim pokazać, jeśli rodzic względem Ciebie ma taką opinię, że mój piłkarz ukochany to jest drugi Messi, no nie, tak nie jest. I często ci rodzice na meczach, nawet na treningach potrafią krzyczeć na trenera, na sędziego i robić po prostu armagedon. Chodzi o to, że jasne, rodzic może być zaangażowany i to jest oczywista kwestia, ale gdy dziecku nie zależy tak bardzo i to właśnie rodzic go popycha, to z tej mąki chleba nie będzie. I teraz to Ci chcę pokazać, drogi zawodniku, i tak samo jeśli to oglądasz, drogi rodzicu, bo możesz mieć do tego dystans, bo młody człowiek przekazuje Ci wiedzę, tak, tylko ten młody człowiek ma już napisane 5 książek, ten młody człowiek ma ze sobą ponad 1200 treningów mentalnych z zawodnikami z Liverpoolu, Aston Villa, z włoskiej Serie A i tak samo młodzieżowych kadr Polski i tak samo miał do czynienia z tysiącami zawodników, będąc tak samo trenerem w Akademii Wisły Kraków, mając własny oddział Centrum Przygotowania Motorycznego i Mentalnego dla piłkarzy i trochę tego było podczas tak samo obozów piłkarskich i tak dalej, i tak dalej. Więc pomimo tego, że jestem młodym człowiekiem, bliżej mi kontaktem do młodego człowieka i wiem, jakie ma rozterki, wiem, co czuję, gdy czasem jestem tym łącznikiem właśnie pomiędzy zawodnikiem, a jego rodzicami jako trener mentalny. I teraz niezwykle ważny tutaj aspekt. Czasem trzeba wziąć dwa głębokie wdechy i pozwolić dziecku się rozwijać. To jest najważniejsze. Jeśli dziecku to nie sprawia frajdy i rodzic wywołuje u dziecka presję, że próbuje wzbudzać poczucie winy, że nam tak bardzo zależy, inwestujemy tyle pieniędzy, tyle czasu w ciebie, a ty znowu tutaj bramki nie strzeliłeś, no daje to do myślenia, czy można się w taki sposób mentalnie poprawić? Nie. Zawsze musi być wsparcie ze strony rodziców, choćby nie wiem co. Gorsze mecze się zdarzają i to jest normalna kwestia. Naszym zadaniem, jako nazwijmy to rodziców, wcielę się troszkę w waszą, rodzice drodzy, rolę, jest bez względu na wszystko wspierać zawodnika. Jeśli wyszedł gorszy mecz, jeśli coś się wydarzyło, takiego co nie powinno się wydarzyć, czy to na boisku, czy na treningach, czy w klubie, spróbować do tego podejść z całkiem innej perspektywy. To oznacza co? Że właśnie spróbować wziąć ją na chłodno. Nie od razu, że to jest koniec, kaplica i w ogóle i będziemy się denerwować, tylko czekać, bo to wszystko jest procesem. Zawodnika wybitnego nie stworzy się w ułamku sekundy. Tak jak Rzymu nie zbudowano w 5 minut, tylko potrzeba było na to czasu. Na wszystko jest potrzebny czas.
To jest proces długotrwały. Niektórzy zawodnicy dojrzewają wcześniej, niektórzy później, niektórzy zawodnicy swoje maksimum piłkarskie, czyli tą dojrzałość mentalno-biologiczną, mogą osiągnąć w wieku 18 lat, niektórzy w wieku 16, 15, niektórzy w wieku 20. Ale naszym zadaniem jest wspierać zawodnika. Też czuję się bardzo odpowiedzialny za to, bo jestem wychowawcą zawodników, jako trener mentalny i pragnę im przekazywać wiedzę, inspirować ich i przede wszystkim dawać kopa do działania. Więc to jest tak samo dla mnie niezwykle ważna rola, więc wiem, jak tutaj schematy funkcjonują. Więc przede wszystkim, jeśli ty, drogi zawodniku, czujesz presję ze strony rodziców, zapamiętaj najważniejszą kwestię z tego odcinka mentalnej Ligi Mistrzów. Nie grasz dla rodziców, nie grasz dla trenera, nie grasz dla nikogo innego, grasz dla siebie. Jeśli piłka nożna jest całym twoim życiem i to jest największa pasja, to robisz to dla siebie. I rodzic może dawać ci konkretne narzędzia, może ci pomagać, może załatwiać dodatkowe treningi piłkarskie, mentalne, motoryczne, ale to ty masz czuć tego potrzebę. To tobie zawsze ma bardziej zależeć niż rodzicowi, bo wtedy w takim teamie, w takim zespole, gdy to jest w zdrowy, mentalny sposób poukładane, oj, można wielkie sukcesy osiągnąć, ale to wszystko musi być balans. Zarówno pomiędzy tym, że rodzic jest mega zaangażowany i ogromnie, cholernie mu zależy, a tak samo właśnie to, że wierzy i wspiera. W takim razie to była najważniejsza kwestia z tego odcinka Mentalnej Ligi Mistrzów. Pamiętaj, jeśli nie oglądałeś jeszcze pierwszej części, tu ci puszczam, także spokojnie możesz sobie obejrzeć po tym odcinku. I w takim razie, jeśli spodobał ci się ten odcinek, serdecznie cię proszę, zostaw łapkę w górę, poślij go dalej, bo moim celem i moją misją życiową jest to, aby zmienić polską piłkę nożną i właśnie w taki sposób powinniśmy to robić, poprzez pracę u podstaw. Bo jeśli rodzice będą mentalnie ogarnięci, a na tym nam bardzo zależy, to polska piłka nożna pójdzie bardzo do przodu. Także trzymam kciuki za ciebie, trzymam kciuki tak samo za rodziców i widzimy się w kolejnym odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów, którego nie mogę się doczekać. W takim razie łapka w górę, pamiętaj o subskrypcji i jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat treningu mentalnego w piłce nożnej, serdecznie cię proszę, zerknij na stronę www.antonimielecki.com. Tam znajdziesz moich 5 książek o treningu mentalnym i odżywianiu profesjonalnym piłkarzy, także jeśli jesteś ciekawy, co tam na ciebie czeka, na pewno znajdziesz coś dla siebie, co jest napisane mega prostym językiem, dokładnie tak jak ja do ciebie teraz mówię, a już jutro startuje moje pierwsze z dwóch szkoleń o treningu mentalnym, więc na pewno jeszcze do jutra są super bonusy, więc ostatnia chwila na dołączenie do grupy niesamowitych ludzi, którzy chcą osiągnąć wielkie rzeczy. W takim razie serdecznie ci dziękuję za dzisiaj, mega naprawdę doceniam, że dotrwałeś do końca i nie mogę się doczekać już szkolenia, które startuje już jutro. W takim razie serdecznie ci dziękuję i widzimy się jak najszybciej. Trzymaj się, lecimy po marzenia, Liga Mistrzów czeka, co? Lecimy po marzenia, Liga Mistrzów czeka. Dzięki serdeczne, trzymaj się, cześć!